Cześć! z tej strony Maciej witam serdecznie mamy weekend mamy sobotę pewnie jesteś zaskoczony bo mało kiedy nagrywam w weekend natomiast słuchajcie będzie to film który uzupełni najważniejszą serię na moim kanale a więc moje krypto myśli dzisiaj miałem taką wewnętrzną potrzebę żeby nagrać absolutnie na spontanie bez żadnego planu bez żadnego gdzieś tam zapisywania ważnych myśli po prostu wiem że jesteśmy w takim miejscu że rynek jest w takim miejscu że trzeba trochę o tym porozmawiać sam byłem w takim miejscu wiele, wiele lat temu, więc... Tak jak mówię, absolutnie spontan. Oczywiście, jeżeli na moim kanale jesteś pierwszy raz, standardowo nie zapomnij dać subskrypcji, dać dzwoneczka po to, żeby być na bieżąco z wszystkimi moimi materiałami. No i oczywiście, jeżeli uznacie, że ten materiał był wartościowy, nie zapomnijcie podzielić się łapką w górę, komentarzem, subskrypcją. To wszystko jest bardzo ważne. No i oczywiście już standardowo, przypominam, ja nie jestem doradcą finansowym, inwestycyjnym i wszystko co mówię w tym filmie to nie jest porada inwestycyjna, są to tylko absolutnie moje prywatne. Przemyślenia. Wiem, że dzisiaj wielu osobom jest ciężko. Wiem, że dzisiaj wiele osób jest w tym miejscu, w którym ja byłem po przegranej hoście w roku 2018, yy, kiedy byłem bez edukacji, bez tego wszystkiego. O tym tak naprawdę opowiem Wam w spowiedzi hodlera w moim filmie, który już od jakiegoś czasu spisuje sobie myśli do niego. Natomiast słuchajcie, dzisiaj bardzo krótko, ale tak jak powiedziałem na początku, miałem wewnętrzną potrzebę, żeby usiąść do kamery i podzielić się z Wami tym co gdzieś tam czuję, bo wiem, że wiele osób jest w takim miejscu, w którym ja byłem wcześniej. Dzisiaj oczywiście mamy spadki, mamy spadki na Bitcoinie, mamy spadki na altcoinach. Rynek bardzo mocno leci w dół i chciałem wam powiedzieć, że Bitcoin jest cykliczny i Bitcoin w swojej historii umierał już wielokrotnie. Oczywiście pamiętajcie o tym, że rynek jest jaki jest. Mamy hostce, mamy bezse, mamy okres wzrostów, mamy okres szalonych wzrostów, mamy okres spadków i być może będziemy mieli okres szalonych w spadków, albo będziemy mieli okres spadków, które nie będą szalone, będą wolne, ale będą gdzieś tam rozłożone w czasie, i to również wykrwawi rynek. Jeżeli chodzi słuchajcie, o mnie, moja złota zasada, którą powtarzałem Wam przez ponad rok czasów w pobudkach, setki razy, setki tweetów, setki odcinków pobudki, kiedy to mówiłem, że gdzieś tam szykuje się na spadki i to, co tak naprawdę starałem Wam się przekazać, to jeżeli chcesz wzrostów, szykuj się na spadki. Chciałem Wam dzisiaj powiedzieć, że to jest właśnie zasada, która uratowała mój portfel podczas tego cyklu, czyli tego długiego cyklu powiedzmy tych wzrostów i spadków, dlatego że właśnie przestawienie swojej głowy... Na na takie myślenie, kiedy każdego dnia, kiedy rynek rósł, każdego dnia, kiedy była euforia, ja się bałem i szykowałem się na spadki. Dzięki temu, że szykowałem się na spadki, udało mi się po części wygrać z Hossą, bo nigdy nie wygrasz z Hossą w 100% i gdzieś tam starałem się Wam to przekazać. Jeżeli dzisiaj jesteś osobą, która czuje smutek, złość, żal, jesteś zły na rynek, jesteś obrażony na to, że... Albo nie zrealizowałeś swoich zysków w ogóle i twój portfel pokazuje naprawdę duży minus, albo jesteś taką osobą, która po prostu tych zysków nigdy nie miała, bo nie mogłeś mieć tych zysków, bo dołączyłeś do tego rynku w momencie, kiedy był na szczycie. W momencie kiedy wszyscy mówili o Bitcoinie, o altcoinach, kiedy trend player szedł bardzo mocno, kiedy rosły NFT, rosły -ki i również masz portfel na minusie, to chciałem ci powiedzieć, chciałem wam powiedzieć, że trzeba potraktować to jako lekcję. I teraz bardzo ważne to jest to. Jak do tego podejdziesz? Ja kiedy poniosłem dużą porażkę właśnie w poprzednim cyklu, potraktowałem to jako lekcję i uznałem, że miałem za małą wiedzę, żeby wygrać z rynkiem. Dzisiaj najważniejsze jest to, żebyś potraktował to jako lekcję. Wiem, że jest to lekcja bolesna, natomiast chciałem Ci dzisiaj powiedzieć, że będzie to najbardziej wartościowa lekcja w Twojej przygodzie na rynku kryptowalut. Jeżeli na własnej skórze poczujesz spadki, poczujesz stratę, jeżeli ułożysz sobie plan, być może ma kolejny cykl, bo tak naprawdę nikt nie wie w w którym kierunku pójdziemy, to moim zdaniem, w mojej prywatnej opinii, odniesiesz na tym rynku sukces. Nie ma, słuchajcie, nic lepszego niż lekcje odrobione na własnej skórze. To jest dużo ważniejsze niż te wszystkie materiały na YouTubie niż setki godzin spędzonych przy wykresach czy na Twitterze. Bez odpowiedniej psychologii nigdy nie zrobisz na tym rynku wyniku. A więc chciałem Ci powiedzieć, że jeżeli odbierasz dzisiaj tą bolesną lekcję, to właśnie ta lekcja może być game changerem w, twoim, w Twojej przygodzie na rynku kryptowalut, bo tak są. Słuchajcie, było w moim przypadku. Oczywiście jest na rynku druga grupa ludzi. Jeżeli jesteś w tej drugiej grupie, a więc dzisiaj ze spokojem obserwujesz rynek, dlatego że realizowałeś zyski, szykowałeś się na spadki dlatego, że chcesz wzrostu w swoim portfelu, no to chciałem Ci serdecznie pogratulować, dlatego, że realizacja zysków jest czymś najtrudniejszym. I zobaczcie teraz od dawna rozmawialiśmy o tym, czy Hossa, czy Bessa. Hossa, czy Bessa. Hossa, czy Bessa. Dzisiaj tak naprawdę, jeżeli popatrzysz na swój portfel, to nie miało żadnego znaczenia. Dlatego, że wiele osób może się spierać. Osoby z analizy technicznej, osoby z analizy on-chain, youtuberzy. Każdy może mieć swoje prywatne zdanie na temat tego, czy pójdziemy w kierunku hossy, czy w Bessa. W Natomiast, co jest dzisiaj najważniejsze? Dzisiaj najważniejsze są wyniki na Twoim portfelu. Tam to wszystko, słuchajcie, jest nieważne. Jeżeli źle rozegrałeś swój portfel, jeżeli nie rozegrałeś y, odpowiednio swoich pozycji, to nieważne, czy ktoś ci powie, czy to Hossa, czy to Bessa. Pamiętaj moją drugą zasadę, która również zbudowała mój portfel podczas tej hossy. Twoja Hossa jest wtedy, kiedy twoje pozycje robią niesamowite wyniki. Co z tego, że rynek bardzo mocno rósł, co z tego, że rynek szedł w górę, mieliśmy hossę, jeżeli ty miałeś pozycje, które były poza trendem. Co z tego, jeżeli wszystko spada, jeżeli rynek będzie szedł w dół, jeżeli będą osoby, które będą na tym rynku zarabiać pasywnie, a pojedyncze pozycje będą robić bardzo dobre wyniki. Nie ma, słuchajcie. Idealnego rozwiązania. Chcę, żebyście to wiedzieli, to jest już tak na zakończenie tego filmu, bo on jest spontaniczny, on jest krótki. Ale chciałem Ci powiedzieć, że nie ma idealnego momentu na wejście w rynek i nie ma idealnego momentu na wyjście z rynku. Nie da się złapać szczytów, nie da złapać się dołków. To właśnie Twój systematyczny plan i realizowanie strategii krok po kroku może doprowadzić Cię do sukcesu na tym rynku. Tak jak nieba się sprzedać na górkach, nieba się wyjść idealnie, tak samo nieba kupić się na dołku. Więc to jest, słuchajcie, mega, mega rzecz. Mam nadzieję, że dzisiaj wyciągniesz z tego lekcję i tak naprawdę kończąc to chciałem Ci powiedzieć, że najważniejsze jest to, żebyś te lekcje później odrobił, bo rynek dzisiaj daje kolejną lekcję, kolejną lekcję, jeżeli... Gdzieś tam masz dużo stablecoinów, to odrobiłeś te lekcje. Jeżeli nie masz, albo dołączyłeś w złym czasie, to musisz te lekcje odrobić w ten sposób, że dasz sobie czas na edukację. Pamiętajcie, żeby więcej na tym rynku zarabiać, trzeba na tym rynku się po prostu więcej nauczyć. I jeszcze raz powtarzam: każdy portfel jest indywidualny, każdy gra innymi kwotami. I oczywiście możesz czerpać wiedzę z YouTube'a, ode mnie, czy od innych osób, możesz czerpać wierze, wiedzę z analizy technicznej, czy z wykresów. Natomiast Dzisiaj psychologia i to jest fundament, jeżeli nie poukładasz swojej głowy i nie, tych zasad nie wprowadzisz do swojego portfela, to poniesiesz klęskę tak jak ja poniosłem klęskę podczas poprzedniej hossy. Natomiast jeżeli wyciągniesz z tego wnioski, to będzie jak najbardziej ok. Chciałem Wam również powiedzieć, że Dzisiaj osoby, które mają fundamentalne pozycje. Wiem, że Wam się to znudziło, jak ja mówię, fundamentalne, 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 ale jeszcze raz podkreślam, moi, w mojej prywatnej opinii to właśnie fundamenty się obronią i fundamenty przetrwają nawet największe spadki i wrócą jak Feniks z popiołu. Tak było oczywiście do tej pory, tak było w poprzednich cyklach, czy tak będzie, zobaczymy. Moim zdaniem tak. Natomiast my będziemy robić swoje. Nieważne w jakim miejscu będzie rynek, będziemy walczyć z rynkiem i będziemy szli po bardzo. Mocne wyniki. Taka jest strategia. Kryptoekipa będzie na rynku cały czas i będziemy szukać nowych możliwości. Jeżeli będą duże wzrosty, będziemy realizować zyski. Jeżeli będą duże spadki, będziemy szukać możliwości zabezpieczenia kapitału i pasywnego gdzieś tam kopania. Słuchajcie, tyle ode mnie. Mam nadzieję, że to jest wartościowo. Natomiast tak jak mówię, jeżeli masz dzisiaj duży ból, jest to naturalne, tak się zdarza. Sam to przechodziłem wielokrotnie, dlatego chcę ci powiedzieć, że przetrwaj to i jedziemy dalej. Na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że było wartościowo. Dzięki za uwagę. Zostaw łapę w górę, zostaw komentarz, w jakim miejscu jesteś. Pozdrawiam cię serdecznie. Hej ekipa.